Plasujący się tuż nad strefą spadkową i rozczarowujący swoich kibiców w tym sezonie Górnik Zabrze kontra Mistrz Polski i czwarty w tabeli Raków Częstochowa. To wciąż 12. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Goście są zdecydowanym faworytem i ruszają do ataku. Potężne uderzenie Bartosza Nowaka prosto w głowę Daniela Bielicy. Ładna to była akcja Tudora Trznacza i Nowaka. To już Daisuke Yokota. Yokota zablokowany. Japończyk wciąż przy piłce. Daisuke Yokota, niespodziewanie. Górnik Zabrze obejmuje prowadzenie w 10 minucie. Gol Yokoty jest 1-0. Wszystko to ze spokojem obserwuje wielki nieobecny po stronie Górnika, kontuzjowany Lukas Podolski. Zabrzanie się nie zatrzymują. To 22 minuta meczu. Z lewej strony Erik Janża. Janża do Yokoty. Yokota 2-0. Drugi gol Japończyka. Trzeci jego gol w tym sezonie. Górnik w obecnych rozgrywkach, jeśli strzelał gole, to maksymalnie jednego, a tutaj już dwie bramki i to w starciu z Mistrzem Polski. Ale też dobrze spisuje się Daniel Bielica, to jego udana parada i wybronione uderzenie głową Rakowiczana. Po przerwie Górnik mądrze się broni, a Raków długimi momentami jest bezradny. Rzadko sobie stwarza sytuacje podbramkowe, mimo że ma przewagę w posiadaniu piłki dopiero w 82 minucie. Ante Trznacz po akcji Johna Yeboacha pokonuje Bielicę i zdobywa bramkę kontaktową. Raków przegrywa już tylko 1-2 i w końcówce chce odrobić straty. Dawid Szwarga nawołuje swoich zawodników do tego, aby atakowali. Jan Urban martwi się o to, jak Górnik w końcówce będzie spisywał się w defensywie, ale takie uderzenie jak to Johna Yeboacha nie może zaskoczyć Daniela Bielicy. To już doliczony czas gry. Jeszcze uderzenie głową Trznacza i Bielica po raz kolejny świetnie zachowuje się w bramce. Górnik dowozi niespodziewane zwycięstwo nad Rakowem. Sensacja w Zabrzu. Górnik Zabrze lepszy od Mistrzów Polski. Górnik Zabrze pokonuje Raków Częstochowa 2-1. I awansuje na 13. pozycję w tabeli. Raków pozostaje na 4. miejscu. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.